piątek odbyła się 29. sesja Rady Powiatu. Radny Ryszard Przybylski kolejny raz zaapelował o zaniechanie budowy hali sportowej wedle istniejącej koncepcji. Jego zdaniem wygląd nowoczesnego budynku przy zabytkowym gmachu szkoły będzie szpecił. Zupełnie inne zdanie w tym zakresie ma zarząd powiatu. Starosta Witold Jankowski stwierdził, że radny Przybylski dba o własne interesy, bo jego posesja graniczy z terenami szkoły. Aktualną koncepcję popierają także rodzice młodzieży szkolnej z tej placówki, którzy wystosowali nawet specjalny apel poparcia dla tego przedsięwzięcia. To stanęło pod znakiem zapytania, bowiem sceptycy inwestycji powiadomili o ewentualnych nieprawidłowościach konserwatora zabytków. To wszystko nieprzychylnie może wpłynąć na projekt, na który powiat kępiński chce otrzymać zewnętrzne wsparcie finansowe. Starosta Witold Jankowski przekazał radnym informację o pozyskaniu 12 milionów na modernizację drogi powiatowej Krążkowe-Mikorzyn. Radni gratulowali pracownikom powiatu, że przygotowali projekt, który znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej, uzyskując aż 75% wsparcia całej inwestycji. Inwestycję oczekiwaną, powiem, przez bardzo długi okres czasu przez mieszkańców i pozwolę sobie w imieniu własnym oraz mieszkańców, tych, którzy korzystają z tych właśnie, tej właśnie drogi, mieszkańców Mikorzyna, Domanina, Ostrówca, Miejomic, Kierzna, Krążków, podziękować. Wszystkie przygotowane projekty uchwał podczas sesji radni przegłosowali.